Siemaneczko, z tej strony Mafia Soleć. Cześć, witajcie, z tej strony Bączek. I witamy was w American Truck Simulator. Ogólnie nagrywamy kolejny raz, bo to co się wydarzyło parę naście sekund wcześniej, to była jakaś patologia. Jeżeli będziecie mijać przejazd kolejowy i nawet będziecie widzieli, że wam się on nie zamyka, to zatrzymajcie się. Bo chyba ta gra jest tak spowodowana, że pod każdym przejazdem kolejowym, pod który podjeżdżamy, on musi się zamknąć. Tylko że ja akurat jechałem i on się zamknął praktycznie nade mną. Czemu tylko dusisz na dwójce? Bo już normalnie jestem zdenerwowany, proszę ja ciebie. Zaraz ogarniemy, już sobie spokojnie. Także tak, kolejny odcineczek. Dzisiaj jesteśmy u Żubrączka, jak widzicie. Już wczoraj byliśmy, ale jeszcze nie było okazji nagrać Amerykana. Dlatego może niektórzy oglądają tylko Amerykana, no, nie wiadomo jak to jest u mnie na kanale, tak? Dlatego też nagrywamy, no, ubrąś się i wzięliśmy sobie właśnie drugą część... Nie wykręcisz. Wykręcę. Wzięliśmy sobie drugą część mapy na samej górze, sam początek, żeby wiecie, nie było po co jeździć na tych samych terenach i powiem wam ogólnie, że ta część mapki jest o wiele, wiele fajniejsza w takim praktycznie idealnym, starym stylu country amerykańskim. Jestem ciekawy jak dalsza część, no bo tutaj jak na razie widzimy te miasteczka. Ciężarówka dość fajna. Ten przejazd niedługo będzie, nie? Nie, dość kawałek. Na tej prostej. Pojechał autobus więzienny. On mi się przypomniało, to ta Mila. Oglądałeś to? Co ten mila? Film? Zielona Mila? No. Boże, jaką ty redukcję robisz? O kurwa, jak wyhamował. Kurde, normalnie... Nie wiem, masakra jakaś. Cześć. Co to jest? Karton Club. Co to jest Karton Club? Karton Club. Co to jest Karton Club? Go, go! Aaa. To jest! Gdzieś jak poszedł? No, bo już zaleciło. Dobra, jadź, już ma zielone. Jak się nauczył? No bo kurde, po jednym tutaj jest klikania, klikania. Dobra, pójdzie. A... No dobra, masz teraz szczęście. Powoli, ja ci hamuję już, kto może ci zdrową czy zielone. Boże, ale jaką redukcję, ty byś zajechał silnik zaraz. Cicho. Ty masz 3000 obrotów. 3000? Tyle jest z ciężarówce? Powiedziałem 3000. Ty ups, tam jechał. Pierdolisz. No, busem. Halo! Nie tu, z przodu. Znajdziemy go. A fajne zestawy jadą. Tamten po prawo fajny. Patrz, po lewo ups jedzie. No to są te więź... A nie, ty faktycznie. Ups. To on amerykański jest? Wożą paczki tam pewnie. Ale ładny po prawo jedzie, ja pierdolę. I mam nadzieję, że on mi nie zjedzie, nie? Jedź! Dobra, już chuj go wpuszczę, idiotę. Ty jesteś głupi. No przecież wiesz jaki to jest komputer? On prawdopodobnie by mi się wjebał w dupę i by było uszkodzenie. A ja nie mam zamiaru kolejny raz tego nagrywać. Bo już normalnie Stranded Deep nagrywaliśmy, to umarłem. Nie wiem czemu, mówię jakieś gangreny dostałem sepsy chyba. Gangreny. Rzygałem dwa razy. Ale super, bo udało mi się znaleźć części do tratwy. O, kurwa, pociąg przejechał. Mam nadzieję, że już teraz nie... Albo dobra. No nie, no już chyba mam nadzieję, że już teraz nie zamknę specjalnie. Weź ich wyprzeć lewą stroną. No, pojebany jesteś. Nie, tak zrobił. Nie no, zaraz, akurat ty będziesz przejeżdżał, to znowu się zamknie. Nie wiem, ja nie wiem, wyhamować mam czy nie, bo nie wiem. Jedź! To ja się teraz cykam, nie? Jedź, no jedź, dopóki jest otwarty. On chyba powinien zacząć migać. No i w tym momencie właśnie wtedy zaczął mi się zamykać, nie? I powiem wam, że gdyby nie... przypierdolił. Gdyby nie kolizja, która była tam... To byś chciał barierki. Nie, to bym może i zdążył. Bo tyłu za sobą nie mam, to ona jest niska, a ona się dopiero, one się dopiero zamykały. Cześć, wysoki masz ten zbiornik. Co, zbiornik? No ale... Nie, no dobra, może i masz rację. Myślałem, że one niższe są. O, teraz dość fajny klimacik taki. Gdybyś barierki ściął i by było po temacie, nie? O i kurde, ciśnienie by mnie rozjebało bało. O, teraz tu jest ładny. To jest fajnie, to jest, mi się to podoba, to jest amerykański styl teraz. Jeszcze wcześniej jak jechałem jeden sobie taki transporcik wczoraj, to właśnie pełno było pastwisk takich krówek, gospodarzy. Tylko nie było tych takich, tych. Jo, pana Krzysia tam było, gospodarstwo też. Juka nie leciała mi przez rok jedynie jeszcze. Ty jak mi odeszli. Halo! Masz, słuchaj, trochę gorszą ciężarówkę. No mam trochę gorszą i mam trochę ciężką.
bo oni sobie wiozą cukier, sobie wiozą, proszę ja cię, oni wiozą produkty chemiczne, spożywcze, które są o wiele, wiele lżejsze. U mnie jest skompresowane powietrze w tych zbiornikach. Skąd wiesz? Przypuszczam, tak? Przypuszczam po obciążeniu. Może bimber tam jest. Kurde. Się zaraz rozpędzić, to będzie zamknięte, to się pierdolić. O, idzie. Ja muszę ich dogonić. Będę miał bekę gdzieś z zakrętu, bo leci się, wiesz, a nagrywa 10 razy. Nie, po prostu będę musiał dohamowywać zaraz. Daj na prawy pas ich wyprzeć. Co zrobisz? Szczepan hamujesz? Mhm. I ci daję. No jak nie? Dobra. Szczepie mi się hamuje tą przyczepą. W liwo jadzie się. Trochę mi za dużo się spuściło. Bo tu jakieś wojskowe chyba hangary są. Szybciej to redukt, szybciej to biegi zmieniaj. Zaraz chcę pozwiedzać. Jak masz 2000 obrotów, to zmieni. A jak chciałem się pozwiedzać, tak? No nie, ty trzymasz do 3000 potem, kurwa. Jakiś trzech, jak tu do 2,5 można maksymalnie. Nie da się do 3. Bo sprawdzałem. No tu nie trzymaj do 2,5. Wiesz, od 2 do 2,5 to jest taka dobra ta, mi się wydaje. A w polówce przez ile zmieniasz? W polówce? Szóstki niestety nie mam. Bo tak to bym z piątki zmieniał pewnie gdzieś przy 2,5. A tak to zmieniam, nie wiem. Przy tu nie, no 2,5 czasami do 3 nawet. Zależy jak gdzie muszę się bujnąć, nie? Nie, Adam trzyma sprzęt. Jak na skrzyżowaniu gdzieś się wyskoczy, ty nie mam czasami K? Po prostu kolega teraz zwolni, bo będzie myślał, że policja stoi. Ale dobrze, trzeba dbać o bezpieczeństwo swoje i innych na drodze. Ale tam nie stała policja. No ale poinformowałem go, bo prawdopodobnie mogła się ustawić, tak? To jest akurat czarny punkt na tej mapie. Koleś. W kartka po wsi chodziła. Jak tu wioski nie ma nawet. Jest! Oj, patrz, ty myśliwiec leciał. Ja krzychu! Jadziemy, mam nadzieję, że... Wyjemy zaraz! Dobrze, tu jakiś teraz... A jeszcze nie! Fajnie jakby były zwierzęta. Typu antylopa ci przepierdoli. Ty tam na dach ktoś wywalił, widziałeś? Widziałem. Albo tornada by mogły być, o! To są bardzo amerykańskie. By cię ściągło i by było po tobie. No co byłoby gdzieś stanąć wtedy, o! Powinny być jakieś schrony. Tak, w piwnicy się wierzę. Ogólnie bym rzucił 10 bieg, ale on będzie ten, zmuli się za bardzo. 10 to tylko z góry. No wrzuć! O kurde, ale ładnie, o teraz mogę zaraz rzucić, poczekaj. Jak się bujnie. O Jezu! Co jest? Ty głupi jesteś. Nie słyszałem. Poczekaj. Weź. No żartowałem przecież, ja nie ty. Nie, pójdzie. A ile ty zbiegł w tym? W czym? Jaka tycha. Pobocze, że łapiesz. No bo nie mogę się przy... Kurde, są ścinki, widzisz to? No widzę i są spadki FPS-ów. No, masakra. Może to przez światła. Nie, to po prostu przez to, że mam najwyższą grafikę dane. Aha, to trzeba to zmienić. I przez to, że nagrywasz to już kurwa piąty raz. No, na pewno. No. To czyli ty już nie będziesz mógł nagrać jutro. Nie. Ja dopiero teraz limit na tydzień, za tydzień będę dopiero. Nie wiedziałeś o tym? To już to miasto? Co ty? Powiadam. Jestem. Skąd mam wiedzieć? Wydobana jest ci. Co? 100 km. Tylko zwolnić muszę. Ten ci skręci teraz. No wyjebał chyba. Idź ty kurwo ty. Downy. Więc już nie o, wyje... policja! O, jest suszareczka stoi. Na razie. Ej, będziemy jechać chyba nocą. To jest! Nie? Kurwa krzychu. Dobra, pójdzie. O, fajne sklepy. O, żandarmeria tutaj w takich zamieszkuje. Co żandarmeria? Halo, jedzie coś za mną? Proszę mnie wymijać. Czekaj, jak ja bym nie dał im kierunek prawy, czy będą mnie mijać. Nie. Niebo, czyste niebo, kurwa, nie będę ich oszukiwał pod górkę, nie będę im kazał wymijać. O, teraz macie czyste chłopaki. Miej tam je. W liwo. Ale fajna droga to jest. O.
Kolejna taka. No mówię, tutaj mi się bardziej ten klimat podoba. Tam jest takie bardziej rozbudowane miasto już są. I dobra, ciśniem na pełnej. Praktycznie zaraz dojedziemy. Też mi odcinek będzie pewnie z 15 minut. No ty jeszcze z 5 minut dobra będziesz parkował, to na pewno. Jo. Wyjadziem. Czekaj. Pójdziesz? Czy nie? Ukłyna będzie mnie ktoś mijał, czy nie? To może ja im zjadę na lewy, jak mnie prawy miną. No. Się boją. Jak nam Damian kiedyś jedzie. Zjesz na... co? Damian na to, kurwa, policja jedzie. Ale ty pamiętasz, co mówił ten Adam? Że oni właśnie trzeba ogarnąć... Czekaj, 113. Ale co ogarnąć? Czekaj, F3. Ile my jedziemy? 94. A co, myślisz, będą nas ścigać? No, jeżeli tą prędkość przekroczysz, to oni ci zajadą drogę, tak jak Adam mówił. Na sygnałach. A może tylko Adamowi drogę zajeżdżają? Nie wiem. Nie wiem, sprawdzamy to? 113, no ty raczej 113 nie przekroczysz. Raczej chyba nie trzeba tą grafikę zmienić. To wkurzające to troszkę jest. Mi to nie przeszkadza. Kurwa, co, nowy komputer dostałeś i już ten... Nie, co to, ale no tak, po co masz tak klatkować? A i tak grafika dużo się nie zmienia. Pewnie, kurwa, zrobią czerwone. A nie, to nie światło jest. A, miałem... Prawo. Prawo? No to już tu. No to faktycznie. O, lampy się zapaliła, jak przyjechałeś. Skręcaj. A żeś zrzucił biegi? Nie chciałem nic wypierdolić już na samym końcu. Nie duś go na jedynce! Zapomniałem. Kurde, muszę się przyzwyczaić, że ja muszę zmieniać te biegi ciągle. No w polówce co ty, a myślisz, że na automacie jeździsz? Kurwa, nie mówię teraz o powolówce. Mówię o grze. Siema. O, przypomina mi się ten. Jak on miał? Ten najbiedniejszy z najbiedniejszych w GTA postać. Trevor? Nie. Trevor? Trevor. No. A to podobna wioska. No, bardzo. Jackpot. Nie, faktycznie. San Andreas mi się przypomina po tych domkach. No, podobne do San Andreas. A ta wioska też podobna do GTA 5, tam gdzie no. Trevor mieszkał. Tylko mnie zieleni było. A trochę ładnie, no właśnie chciałem powiedzieć. A ty go mi coś wyjadziesz! Tam jest tak ostrzegawczy, że jadę. Stop. Co? Stop miałeś. No, nic nie jechało. Ale na stopie tak czy siak musisz zatrzymać. Przestań. O, John Deere. Ale postawiony w chujowym miejscu. Kolega tutaj. Mobilki, mobilki. Sprawdzam radio, ale mnie słychać. Chujowo. Jak teściową, głośno i niepotrzebnie. Znasz to? Jo. Nie znasz. No dobra, nie znałem. Stop! O nie, to będzie ten. Ty, to jest ten sam, co zakończyliśmy u ciebie ostatnio, nie? Nie, tu na lewo chyba się przestawić. Nie, tu nie. To jest to samo, pamiętasz? Robiliśmy tu fotę. Miniaturkę masz przy tym. O, polepio. No, czyli jest to samo. A gdzie to? To na lewo trzeba wstawić, będziesz, nie? Dobra, to ja teraz wygodnie usiądę. I będę patrzył. Bolek cofa. Siadaj, Krzychu. Nie, nie zawinę, nie? Więc sprawdzę sobie, jak ja mam to zrobić tutaj. Dobra, już widzę. Zrobimy to w taki sposób. Ty! Ja to tą przyczepkę bym chciał następnym razem. Wiesz, jeździ w środku, bo ludzie mówią, że jak jeździ na zewnątrz, to trochę za słabo nas słychać. A no tak, faktycznie. Siema, Melinium. Tego nie pomalujesz, Krzychu. To jest Amelie... Nie złamy się jeszcze. Co? Bolek się łamie jak na kiblu. No, a ja mi się chociaż udało, tak? Ale już się łam, bo nie wiemy kiedyś teraz. Przestań. Już odbijaj w stronę szczytu. Okej, był tak, żebym się nie dołączał. Tu nie ma żadnej kolizji takiej, że w efekcie możesz kurwa nawet na milimetry przejechać. Sekund.
już nie stanie się. Czekaj. Za bardzo chyba ten. Jo. Będzie słychać. No dobra, tam. Także skupienie kurwa pełne. Brawo. Kurwa, za pierwszym razem, a ty? 317, doskonale. Ale nie przyjebałem, chodzi, że dostałem 3 mandatów tak jak ty. Także wyszedłem na tym dobrze. Mamy nowicjusza, jest dobrze, także to było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć. Na razie.